starczy. Czekajcie, czekajcie. Ten jest naprawdę śmieszny. Czym się różni Nilfgaard? Mówią cię z tym. Żywe oczy. Prawda to, że na zamku Juchasz popowały tryskała? Byłeś tam? Mogę zająć chwilę? Jestem tu, by służyć bogini i jej wiernym. Mów, jak mogę pomóc. Ty jesteś Svana? Przychodzę w sprawie wyścigów śmiałków. Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych. Każdy, jeśli zechce, może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę. Zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy. Czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. To tłumaczy nazwę. Jakie jest wpisowe? Odwaga. Jeśli ci jej nie brak, zawieź podkowę. Trochę ruchu nie zaszkodzi. To gdzie odbywają się te wyścigi? Pierwsze trzy na Ardskellig. A ten, kto zwycięży w nich wszystkich przynajmniej raz, wróci tu, na Hindarsfjall, żeby zmierzyć się w finałowej gonitwie z najlepszym jeźdźcem zeszłego roku. Jasne. Co to za jeden? Jedna. Astrid ze Spikerok, zwana Żmiją. Sympatyczny przydomek. I w pełni zasłużony. Powodzenia, Wiedźminie. Oby twoje wyczyny sprawiły bogini przyjemność. Słyszałem, że Svana dopuściła cię do gonitwy, ale czy starczy ci odwagi, żeby wziąć w niej udział? Możemy zaczynać. Słuchajcie, ludzie! Ku chwale Modron Freyi pojadą Geralt z Rivi, Arve Vjoslash, Czerwona Rika! Nie dam ci wygrać! Jedziesz jak baba! Nie dam ci wygrać, przybłędo! Jedziesz jak baba! Wygrał Geralt z Rivi, Wiedźmin! Za taki wyczyn należy się nagroda. Masz! Niech ci przypomina o twojej chwale. Thank you.
Nikogo tu nie się. Pamiętasz, jak w zeszłym roku pierwszy obcy, który chce się ścigać w wyścigach śmiałków. Tu też pojedziesz? Bo miejsce się znajdzie. Pojadę. Może nawet wygram. Jeśli nie tylko w gębie jesteś mocny, ale i w siodle, kto wie? Ludzie! Nadstawcie ucha! Wyścig zaraz się zacznie! Ku chwale Wielkiej Matki pojadą Szybki Oswald, Swan Samotnik i Geralt z Rivi! Trzymaj się ode mnie z daleka, przybłędo! Nikt nie prześcignie szybkiego Oswalda! Trzymaj się ode mnie z daleka, przybłędo! Stało się jak mówiłeś. Wygrałeś. Twoja jest sława i nagroda. Biłeś Lugosowi paszczękę, a teraz tak bez strachu się przechadzasz. Hejże, rzuć na okien tutaj. Zatańczmy. Jednak prawda, co o tobie mówią? Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Brand. Oh!
ci bogowie błogosławią, Wiedźminie, a ode mnie dostaniesz skromny podarek. Tylko zajdź do mnie do domu, tu niedaleko. Dziękuję za ratunek. Dzięki tobie mogłem wrócić do mojej rodziny. Bywaj. Dobrze, że jesteś. Brakuje nam jeszcze tylko jednego jeźdźca, żeby zacząć wyścig. Piszesz się? Pewnie, że się pisze. To dosiadaj konia. Ludzie, mamy trzeciego. Obok łysego Zigę i Egira Rybaka pojedzie Geralt z Rivi. Gotowi? Jadą szybciej, szybciej! Tyle cię stać! Szybciej nie potrafisz! Słuchajcie, ludzie! Wygrał Geralt z Rivi! Okryłeś się honorem, Wiedźminie, i zdobyłeś piękną nagrodę. No, teraz przed tobą już tylko jeden bieg. Na Hindelsfjall. Jeśli pojedziesz tak jak dziś, zwycięstwo masz w kieszeni. Jarlowi się opowiedzcie. On tutaj żyje. Jesteś obcy. Szczerze mówiąc, nie myślałam, że wygrasz choć w jednym wyścigu, a tymczasem zwyciężyłeś we trzech i zdobyłeś prawo do udziału w wielkim biegu. Ale czy jesteś na to gotowy? Jestem. Możemy zaczynać. Uważaj. To wielki honor, ale i niebezpieczeństwo. Pora zacząć wielki bieg, w którym ku chwale Freyi zmierzą się Geralt z Rivi i zwycięzca z zeszłego roku, Astrid zwana Żmiją. Tempo, tempo! Ty połknąłeś tę plotkę jak sztuka tarasia. Jeszcze na plecy. Czego to ludzie nie pomyślą? Ah!
pewnie z daleka przybłędą. Przyjaciela. Z drogi, bo zabiję! To koniec wyścigów śmiałków. Geralt z Rivi wyprzedził Astrid Żmiję. Biały wilk okazał się czarnym koniem. Piękny wyścig. Bogini musi być zadowolona, a i ty powinieneś się ucieszyć z nagrody. Niebrzydka, muszę powiedzieć. Nie wiem, co się będzie działo za rok, ale spróbuję przyjechać. Medalion drży to miejsce mocy. Tak? W czym rzecz? Kim był ten przemiły staruszek, z którym rozmawiałeś? To jeden z nas, gremista, wybitny alchemik i uparty wredny osioł. Cóż, dość przebywałem z czarodziejkami, żeby wiedzieć, że wielka uczoność idzie zwykle w parze z jeszcze większą arogancją. Ale czarodziejki biorą uczennice, prawda? A gremista nie. Tyle receptur zna, przepisów, sposobów na przyswajanie zabójczych toksyn, ale prędzej zabierze wiedzę do grobu, niż się nią podzieli. Czemu się tak wzbrania przed przyjęciem ucznia? A bo ja wiem, bo jest upartym, wrednym osłem. Chcę z tobą porozmawiać. A ja nie. A teraz idź. Przeszkadzasz mi. Miły jesteś. Nie, nie jestem i nie zamierzam być. Zostałem druidem, żeby nie zadawać się z ludźmi. Nie uśmiechać się, jak nie mam ochoty. Nie udawać, że komuś współczuję, kiedy jego kłopoty obchodzą mnie tyle, co brzozowe szyszki. Więc mówię wprost. Bez ogródek. Zejdź mi z oczu, bo może się zdarzyć, że coś ci je wydłubię. Chcę, żebyś podzielił się ze mną wiedzą o alchemii. Ty? Moim uczniem?
To dobre. Może jeszcze spytaj u Dalryka, czy nie podzieli się z tobą Spikerok. Mówię poważnie. Doprawdy? Bo mnie tylko śmieszysz. Poświęciłem alchemii całe życie, synku. Dosłownie. Siedziałem nad alembikami od świtu do nocy. Dusiłem się oparami. Spaliłem skórę kwasem. Więc jak myślisz, że od tak zdradzę ci wiedzę, którą wydarłem latami poświęceń i pracy, to się mylisz. Głęboko. Mogę ci jakoś przekonać? Bogowie, natrętny jesteś jak gies przed burzą. A akurat przygotowuję się do przeprowadzenia wyjątkowo trudnego rytuału, więc pomoc by się przydała. Choćby i taka. Jeśli załatwisz dla mnie trzy sprawunki, wezmę cię na ucznia. No proszę, czyli jednak można. Nie mądrzy się, tylko słuchaj. Po pierwsze, przynieś mi kwiat kurzy śladu z lasów Morskogen. Po drugie, zdobądź dla mnie butelkę spirytusu ze starej gorzelni na Gradowej Górze. Po trzecie wreszcie, przekonaj Frithjofa, żeby pomógł mi przeprowadzić ten obrządek. Jest druidem, jak ja. Znajdziesz go pod Blandarę. Pojechał tam coś załatwić, zdaje się. No, to jak będzie? Ten Frithjof, co to za jeden? Vedermakar. Nie wiesz, co to znaczy, prawda? A ja obiecałem cię wziąć na ucznia. Vedermakar to druid, który potrafi wpływać na pogodę. Przerwać sztorm, wywołać gradobicie, sprawić, by wroga spopielił piorun. Więc dobrze radzę. Zwracaj się do niego z szacunkiem. Spirytus? Po co ci spirytus? Jak zapewne wiesz, potencjalny uczniu, alkohol jest bazą do ważenia eliksiru. A im lepszej jakości alkohol, tym lepszy eliksir. Ten spirytus nie ma sobie równych. Ta moc, aromat. Niestety nie sposób go dostać, odkąd gorzelnia na Gradowej Górze popadła w ruinę. A, ale ty sobie jakoś poradzisz, prawda? Taki jesteś pewny siebie? Świat kurzy śladu. Przecież on nie ma żadnych właściwości alchemicznych, poza... Hola, hola, nie uczę za dzieci robić. Zresztą tu nie chodzi o byle kwiat, tylko ten z Morskogen. A tam, jeśli wierzyć plotkom, zalął się leśny stwór, który zazdrośnie strzeże wszystkich ziół. Leśny stwór, który zazdrośnie strzeże swoich sekretów? Brzmi znajomo. Dobrze, zrobię, o co prosisz. Ale powiedz, co to za rytuał, który chcesz odprawić? Jak masz być moim uczniem, musisz się odzwyczaić od zadawania pytań. To ja decyduję. Czego się dowiesz i kiedy się dowiesz. No, a teraz idź. Raz, raz, niech się rozmyślę! Znikąd pomocy! Znikąd ratunku! Spójrzcie na zakwy! Na niego, synkowie!
Na liściach są jeszcze pyłki. Ktoś zerwał kwiat niedawno. A, kolejny poszukiwacz kurzy śladu. Kolejny? Nie zliczę młodych druidów, których gremista posłał w ten las. Wychodzą potem wyczerpani do cna o pustym spojrzeniu, bez kwiatu. I nigdy nie mówią, co się z nimi działo. Prosiłem gremistę, żeby zaprzestał tych prób, a on tylko się śmiał. No, ale żarty się skończyły. Jeden z naszych nowicjuszy, Ramund, nie wraca. Przyszedłem, żeby go znaleźć. Żywego, bądź martwego. Co wiesz o tym lesie? Niewiele. Zabawne, prawda? Druidzi powinni przecież znać każde drzewo i każdy krzak. Ale nawet my wiemy, że w pewne części wyspy lepiej jej nie zapuszczać. Bo choć potrafimy okiełznać zwierzęta, to potwory już nie. A jeden z nich ma tu ponoć leże. Leszy? Ośniak? Nie wiem. Tak jak wspomniałem, ci, co tam byli, nigdy nie mówią, co ich spotkało. Ty szukasz druida, jak kwiatu, mamy po drodze. Jak chcesz, możemy pójść dalej razem. No czemu nie? Może mi się przydać pomoc kogoś, kto zna się na tropieniu. Prowadź. Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. Ślady kopyt, ale tylko dwóch kończyn. Kwiat oskubany ze wszystkich płatków. Tu też rosły kwiaty, ale zostały wyrwane, co do jednego. Ślady stóp, niektóre świeże, inne zupełnie zatarte i wszystkie prowadzą w jedną stronę. Nie, nie, przestań, błagam, proszę, przestań, przestań, nie, proszę. Przestań to łaskocze, jak ja cię zaraz wytarmoszę, ty kozico wredna. Zostaw go, przeklęty sukubie. Ramund, odsuń się od niej. Spokojnie! Nie dzieje mi się żadna krzywda. Ja tu sam. Nie wiesz, co mówisz. Rzuciła na ciebie urok. Bzdura. Nie muszę rzucać uroku, żeby ci chłopcy do mnie przychodzili. Ja rzucam urok, żeby stąd poszli. Tylko Ramund był na tyle miły, że pozwoliłam mu zostać. Nie wierzę w twoje kłamstwa i nie dam się zwieść twoim plugawym wdziękom. Zabiję cię tu i teraz! Nie widzę powodu. Jest potworem, zgoda, ale rozumnym i zasadniczo nieszkodliwym. Nie ma nieszkodliwych potworów, tak jak nie ma suchej wody ani zimnego ognia. Ale jeśli nie chcesz mi pomóc, sam się nią zajmę. Odradzam. Stanowczo odradzam. Wrócę tu jeszcze. Z kimś, kto nie nosi miecza dla ozdoby. Czemu mnie uratowałeś? Bo jeśli myślisz, że z wdzięczności pójdę z tobą do łóżka, czeka cię zawód. Nie robię tego z Wiedźminami. Możesz odwdzięczyć się inaczej.
Szukam kwiatu kurzy śladu, a ty znasz ten las jak własną kieszeń, więc może mnie pokierujesz. Nawet cię zaprowadzę. A ty, Ramon, zrywaj dalej fiołki, tylko już same w kolorze indygo. Indygo to znaczy niebieskie? Nie, indygo znaczy indygo. Mężczyźni. Po co ci te wszystkie kwiaty? Wścibski jesteś, co? A zaraz zobaczysz. Ładnie, prawda? Dzwonki, fiołki, kaczeńcy, kurzy ślady. Jeszcze muszę zerwać szarotki. Jeden, ale nie więcej. Naprawdę się napracowałam, żeby ta wieczara jakoś wyglądała. Dalej. Czarni na skelinie.